Cześć, nazywam się Tomek Kurowski, jesteśmy w Koszalinie, w sklepie Gram, w którym oprócz efektów gitarowych można również nabyć syntezator analogowy w drewnianej obudowie. Karl Martin, seria Vintage Classic Optical Envelope, czyli klasyczna optyczna koperta. Karl Martin Classic Optical Envelope to filtr z obwiednią, czyli filtr automatyczny, taki, który zmienia się w czasie. Potocznie zwany automatyczną kaczką, aczkolwiek kaczka automatyczna jest to jedna z możliwości tego tutaj urządzenia. Efekt ma cztery gałki, drive służy do regulacji czułości efektu, level do poziomu wyjścia efektu, poziomu na wyjściu, głośności, Q jest to ostrość naszego filtra i tone to jest filtr górnoprzepustowy, czyli możemy sobie jakby ciąć od dołu pasmo przenoszenia tego efektu. Dwa foot switche, select służący do wyboru rodzaju filtra i bypass do włączania i wyłączania efektu. Ale zacznijmy od początku. Co to jest filtr i w jakim celu się go stosuje? Wojtek, skup się. Otóż my, gitarzyści i gitarzystki, mamy z filtrami do czynienia codziennie, chociażby w swoim wzmacniaczu. Każdy ma gałeczki bass, midle, treble. To już są filtry. Filtr ma zmieniać barwę, filtr wzmacnia albo osłabia poszczególne częstotliwości, właśnie wysokie, niskie albo średnie. Nasz efekt ma wbudowany tak zwany element optyczny, mniejsza o to, co to dokładnie znaczy, który to element odpowiedzialny jest za reakcję filtra na to, jak gramy, na to, co gramy. Im mocniej zagramy, tym bardziej efekt reaguje. Stąd nazwa efektu filtr z obwiednią, co oznacza, że ten działanie tego filtra, to brzmienie zmienia nam się w czasie. W akustyce występują trzy rodzaje filtra i też trzy rodzaje filtra mamy tutaj w efekcie. Przełączamy się między nimi foot switchem po lewej stronie. I tak, HP to jest high pass filter, czyli filtr górnoprzepustowy. BP to band pass filter, czyli środkowoprzepustowy, czy też pasmowy. I low pass filter, czyli dolnoprzepustowy. I już mówię, o co chodzi. High pass, górnoprzepustowy. To znaczy, że puszcza nam górne częstotliwości, dolne częstotliwości nam odcina. Band pass to znaczy, że środkowe częstotliwości nam przepuszcza, górę i dół nam obcina. A low pass oznacza, że dolne częstotliwości zostają puszczone, a przycięte, stłumione zostają górne częstotliwości. Thank you.
jestem absolutnie zaskoczony i zachwycony tym, że Karl Martin wpadł na to, żeby w tej serii vintage, żeby w tym przedziale cenowym wyprodukować taki właśnie efekt. Jest to jeden z moich ulubionych w tej chwili efektów Karla Martina. Jest to efekt, który nadaje gitarze niesamowitego charakteru, niesamowitego oddechu. Jest to efekt, który nadaje bardzo, bardzo dużej szlachetności w brzmieniu, w miksie, w kapeli. Jest to efekt, który robi bardzo dużo właśnie temu gitarzyście, który gdzieś tam jest schowany, a robi cały klimat tak naprawdę utworu. Ten nasz filtr automatyczny jest to rewelacyjne narzędzie do grania rytmicznego. Nie musimy machać kaczką, możemy sobie odpowiednio ustawić nasz efekt, który będzie automatycznie nam kwakał. Ewentualnie można uzyskać brzmienia nie tyle kaczkowe, co w ogóle zmodyfikowane tym filtrem. Brzmienia, które mogą lekko przypominać kaczkę, ale jednak tą kaczką taką wow, tradycyjną nie są. Którego dostarcza nam Classic Optical Envelope, sięga swoimi korzeniami już do lat 60., 70., gdzie mieliśmy do czynienia z kapelami disco, R&B i soulowymi. Dzisiaj świetnie się sprawdzi w muzyce pop, również w muzyce R&B soulowej, w muzyce hip-hopowej, również eksperymentalnej. Tutaj w Koszalinie, w sklepie Gram, mamy całą gablotę efektów Karla Martina i nie tylko. Jak masz ochotę przyjechać, spróbować, potestować osobiście, zapraszamy. Jeśli nie możesz przyjechać, zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie pytania.